Siemacie kochani, z tej strony DJ Evil i po prostu ze względu, że mi się trochę nudzi, zaczynam, jakby to nie powiedzieć, tworzyć ciekawe serie. W tej serii bardziej powiem na temat Huawei'a, który to ostatnio został zabanowany przez Google'a poprzez sankcje dzięki Donaldowi Trumpowi. Co się z tym wiąże? Myślę, że po prostu skoro Donald Trump wziął i rzecz jasna rzucił sankcje już na Chińczyków, Huawei jak gdyby się oberwało i tak dalej, z tym no to dla Chińczyków nawet może to większy mieć plus z jednego prostego powodu. Chińczycy, czyli dokładniej Huawei, może na tym skorzystać z jednego prostego powodu. Jeżeli firmy takie jak ARM, Qualcomm i inne zerwały współpracę z Huawei, fakt, że ARM jest brytyjski, a nie amerykański, ale i tak zerwało współpracę ta firma z Huawei, to i tak to wyjdzie z Huawei z kilku powodów na plus. Gdyż jeżeli Huawei opracuje ArcOS-a, po pierwsze będzie to szybszy system, po drugie będzie to bardziej dostosowany system, tak jak Apple stosuje po prostu bardziej dopasowany system do swojej architektury procesorów, jak iOS powiedzmy, będzie bardziej dopracowany niżeli sam Android. Same procesory, myślę, że skoro Kirin z Huawei bazuje na Cortexie, a umowy zostały zerwane, to teraz jak gdyby można by było śmiało powiedzieć, że jest jedna droga dla Huawei, nawiązanie współpracy z AMD, z tego tytułu, że jeżeli ArcOS byłby powiedzmy bardziej dedykowany pod procesory, które byłyby od AMD, mielibyśmy całkiem lepszą wydajność niżeli po prostu na Qualcommach, na ARMach, na Snapdragonach, na wszystkim tym po prostu dziadostwie, które do tej pory zostały wyprodukowane. Intel jest amerykański, więc myślę, że nawet jeżeli Huawei produkuje swoje MateBooki, czy jak to się tam nazywa, a na przykład jeżeli by Huawei nawiązał współpracę z AMD, to miałoby to pozytywny wydźwięk, gdyż w laptopach byłyby owszem AMD, one grzałyby się bardziej, ale wydajność byłaby znacznie lepsza. Co do telefonów, ArcOS bardziej skoro byłby zoptymalizowany pod na przykład same procesory AMD Ryzen Mobile, miałoby to pozytywne plusy co do szybkości tego urządzenia, stabilności, wydajności itd. Jeżeli by zastosować powiedzmy do tego jeszcze minimum 6 GB RAM-u, to są typowe wtedy już smartfony nie tylko dla graczy, ale dla osób wymagających, które na pewno będą tego potrzebować czasem. Jeżeli dobrze ArcOS zostanie zdesignowany, dobrze zrobiony, to może z danego smartfonu będzie można zrobić komputer stacjonarny, zapiąć go po prostu Miracastem na duży ekran. Jeżeli już będziemy go mieć na dużym ekranie, zapiąć klawiaturę, mysz, powiedzmy przez OTG, czyli dość znaną już od dłuższego czasu technologią, przez po prostu zwykłą klasyczną przejściówkę, dajmy na to w tym wypadku USB-C na klasyczne USB. Dodatkowo jeżeli Huawei wziąłby, zrobił takie coś, że dodałby do tych przejściówek jak gdyby opcję ładowania, to dany smartfon bądź seria smartfonów mogłoby śmiało zastąpić jak gdyby, no nazwijmy to po prostu komputer. Wszystkie rzeczy, które robimy dotychczas na laptopie i tak dalej, możemy robić na tym samym na smartfonie. Ładujemy to urządzenie, nie tracimy baterii, a jeżeli zostałyby na przykład zastosowane baterie ceramiczne, no to mielibyśmy naprawdę bardzo małej wielkości baterię, cholernie lekką, która miałaby bardzo dużą pojemność, nie traciłaby już czasem jak gdyby pojemności jak litowo-polimerowe, niklowo-wodorkowe i inne baterie. Nie pamiętam dokładnie jakie są stosowane w smartfonach i typ, ale co do reszty na pewno miałoby to duży plus. Wydajność baterii, mocny procesor, mocny RAM. No dla Huawei to jest już duży plus.
mogą się śmiało wybić na tym i skorzystać, że właśnie Amerykanie ich zabanowali, rozwinąć technologię wielokrotnie bardziej niż Amerykanie. Co dalej? Na pewno takie smartfony nie powstałyby od razu. Na to, znając życie Huawei, musiałby poświęcić kilka lat na dopracowanie tego typu technologii, stworzenie pod Ark OSA, powiedzmy, pakietów biurowych Office'a i tak dalej, aby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to zaczęło działać. Następnie wziąć to, zredesignować tak, aby na pewno zaczęło to wszystko działać bardziej poprawnie. Nie tylko wczytywać pakiety, powiedzmy, od Androida APK, ale załóżmy od Ubuntu. Najbardziej popularny Linux. Każdy go chyba zna. Więc na przykład zintegrować do tego Arc OS-a, gdyby cząstkę z Ubuntu, aby można było instalować na nich pakiety Debiana, wszelkiego rodzaju potrzebne aplikacje i stworzyć naprawdę z tego kombajn, który byłby w stanie zastąpić maszynę taką fizyczną, klasyczny komputer, klasyczny tablet, cokolwiek co po prostu mamy teraz. Z czasem tego typu rozwiązania byłyby bardziej sprzedawalne. Myślę, że każdemu lepiej byłoby kupić smartfon o większych parametrach, niżeli na przykład sam laptop i podpiąć sobie to w domu, jak gdyby do telewizora. Huawei mógłby również zrobić pilocik, mały, zwykły pilocik wielkości, dajmy na to, zapalniczki, aby sterować na przykład z tym, zapiąć sobie powiedzmy smart TV do tego i zrobić sobie telewizor również. Wiele ciekawych rozwiązań można z tym zrobić, wiele rzeczy można z tym zrobić, a w tym momencie Huawei ma naprawdę dobre pole do popisu, aby się wybić i jak gdyby odzależnić od wszelkiego rodzaju zewnętrznych architektur, jak właśnie wbrew pozorom ARM, żeby ich architektura, ich procesorów po prostu nie była w cudzysłowie musem, jak gdyby dla Kirina. Można opracować teraz idealnie lepszą technologię. Zrobić procesor, który będzie miał dużo więcej pamięci cache. Dzięki temu zyskamy szybkość. No szybkość jak szybkość, ale ten procesor będzie lepiej funkcjonował. W połączeniu z tym, że to byłby na przykład właśnie AMD, co podejrzewam, że właśnie Huawei już zaczyna powoli robić po cichu, myślę, że miałoby to duży plus. Na pewno tego typu technologia byłaby dużo tańsza, powiedzmy, w opracowaniu z AMD, niżeli zabawy w cudzysłowie z Amerykanami w ich po prostu dziwną technologię, która jest dla mnie niczego nie warta. Owszem, Intel amerykański może jest i szybszy, ale AMD jest bardziej wydajny. Ja preferuję na przykład, i to jest, dodam od razu, moje własne odczucie, AMD. Z tego tytułu, że AMD jest bardziej wydajne, więc w smartfonie miałoby to duży plus. Nie muszą być to smartfony flagowe od razu, ale na przykład z ekranem 18:9, przykładowo ten smartfon, żeby nie reklamować, nie podaje marki ani nic innego niepotrzebnego. Jeżeli Huawei zrobiłby na przykład dwa aparaty fingerprint i diodę do doświetlenia, jedną, dwie, miałoby to jak najbardziej duże plusy. Fajny smartfon, dodatkowo USB-C, żeby po prostu już te transfery były całkiem fajne. Lepsze kamerki, na przykład 23 megapiksele z tyłu i 12 z przodu. Tym samym wideo rozmowy będą szły w całkiem dobrej jakości. Robione zdjęcia tylnym aparatem jak najbardziej. Dobry ekran do tego jakiegoś fajnego IPS-a i Huawei całkiem może dobry sprzęt wyprodukować. Dodatkowo na przykład dual mikrofon jak broma Sony, bo nie wiem czy Huawei w ogóle stosuje technologię dual mikrofon, ale jeżeli nie, to by się to przydało. Co jeszcze? Jak gdyby Huawei, cena by na pewno mogła być zapewne inna, gdyż w współpracy z AMD mogłoby być to na przykład początkowo drożej, ale z czasem
bazując na technologii od AMD, ceny by spadły, ale wydajność tych smartfonów byłaby całkiem przyzwoita, jak po prostu na obecne zastosowania. Co do sankcji Amerykanów, jak dla mnie to wszyscy na tym tracą. Po co Amerykanie nawołują po prostu kraje, które z nimi współpracują, do tego, aby również narzucić jakieś dziwne sankcje na Chińczyków? Oni mają bardziej rozwiniętą technologię, a Donald Trump się tego po prostu boi, skoro banuje w swoim kraju Huawei. Dziwnej klasy, w cudzysłowie, podsłuchy, backdoory i tak dalej. Wątpię w ten cud, bo backdoor, jeżeli ktoś chce naprawdę zabanować jakiś produkt, jakąś firmę, to może sobie go spokojnie wymyślić, powiedzieć, że jest backdoor, ale i tak tego Amerykanie pokazali fizycznie, że to ma backdoory. Nie ma na to żadnego dowodu. Chciałbym to zobaczyć, ale raczej nie pokazał tego nikt fizycznie, tych backdoorów. Więc jak dla mnie to jest kwestia, żeby to włożyć między bajki. Szkoda, że Huawei właśnie zostało w taki sposób potraktowane jako najbardziej taka firma, która ma najlepiej rozwiniętą technologię, ale trudno. Prawdopodobnie sobie jak najbardziej lepiej z tym poradzą. Kibicuję Huawei'owi i liczę po cichu na współpracę z AMD. Nie ma sensu, żeby tego bloga w tym momencie prowadzić dłużej, dlatego też myślę, że zrobię drugą część tego, co przed chwilą powiedziałem, bardziej rozwiniętą, ewentualnie nowy odcinek. Na razie do zobaczenia, pozdrawiam Was, DJ Evil, zapraszam do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do przyszłych filmików, jakichś lepszych kontentów i tak dalej. A ze względu, że YouTube tnie zasięgi, no to myślę, że w tym wypadku dobra motywacja zawsze się przyda. Do zobaczenia.